Aleksandra Pucłek, dzień dobry w kolejnej Szkole Marzeń. Dzisiejszy odcinek podcastu oddaję maturzystom, a raczej maturzyście. Jest ze mną Miłosz Kozikowski, licealista, który w tym roku szkolnym przystępuje do nowej formuły matury. Zmierzy się z nową formułą matury 2023. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, tak, faktycznie. A już się zmierzyłeś z maturą próbną, którą mieliśmy kilka tygodni temu. No jak ci poszło? Jak wyniki? Tak, kilka tygodni temu faktycznie pisaliśmy maturę próbną, polski, matematyka, angielski. No mi generalnie poszło dobrze na tle klasy, także... Co to znaczy dobrze? Dobrze, to znaczy no miałem wyniki takie blisko 90% z matematyki, super. Bo to faktycznie umiem i angielskiego. No z polskiego troszeczkę gorzej, ale i tak zawsze jest, że gdzieś tam w ten klucz ciężko jest trafić. To ja jeszcze cię nie przedstawiłam tak dokładnie, to powiedz na jakim profilu jesteś, żebyśmy od razu znali twoje zainteresowania i to z czego będziesz zdawał maturę. Tak, ja jestem na profilu społeczno-ekonomiczno-historycznym, tak trochę coś takiego, bo rozszerzam i matematykę, i historię, i wiedzę o społeczeństwie. Więc czasem się ludzie śmieją, że to taka mieszanka wybuchowa. Nie wiadomo skąd to matematyka, ale tak u nas wszyscy rozszerzają matematykę. No w każdym razie takie mam zainteresowanie bardziej społeczne. I z czym największy problem, a co dla ciebie było takie wyjątkowo proste? No jeżeli chodzi o matury, to największy problem chyba jest zawsze z językiem polskim, bo tam nie wiadomo do końca zawsze, czy trzeba pisać tak jakby dostosować odpowiedź do klucza, czy pisać po swojemu, tak żeby odpowiedzieć na pytania, bo klucze niestety nie odpowiadają na pytania, co jest dużą bolączką, także tak też straciłem mnóstwo punktów. Natomiast jeżeli chodzi o takie łatwe rzeczy, takie, które mnie pozytywnie zaskoczyły, to język angielski, to było jakoś banalnie proste, jeżeli chodzi o przynajmniej tę część nie dotyczącą wypracowania, bo tam jakiś tam punkt zgubiłem, ale to zawsze jakaś struktura gramatyczna się zgubi, coś tam egzaminator nie uzna. No w każdym razie... Polski, ta część wypracowania dla ciebie trudniejsza, czy ta część historyczno-literacka tak jest nazywana? Tak, no my byliśmy zszokowani tą częścią historyczno-literacką, no bo nie... No wiedzieliśmy, że coś takiego będzie, tak? Co prawda wiedzieliśmy od zaledwie tam półtorej roku, natomiast dowiedzieliśmy się, co prawda nie ma żadnych próbnych arkuszy zawierających test historyczno-literacki, więc musieliśmy sobie, no oprócz tego, co jest w informatorze, więc musieliśmy sobie sami jakoś to wyobrazić w głowie. Natomiast jeżeli chodzi o to, wszędzie gdzieś pogubiłem punkty, więc ciężko powiedzieć, że to tam jedno czy drugie poszło mi dobrze. No najgorzej to wypracowanie, bo tam trochę z tymi kontekstami pomieszałem, bo też nie do końca wiedziałem, jak to wprowadzić. Natomiast w miarę dobrze mi poszło, więc też nie będę się oszukiwał. Matematyka dla ciebie to prosta część egzaminu maturalnego, ale dla niektórych to zmora. To powiedz trochę więcej, jak ta próbna matura z matematyki wyglądała. No dla ciebie zakładam, że tam nie było nic trudnego. No to znaczy... Coś cię zaskoczyło może? Zaskoczyło mnie to, że było zadanie... Było takie jedno zadanie, które wyglądało na takie zadanie z rozszerzenia, bo akurat jak moja klasa realizuje rozszerzenie, to mieliśmy właśnie bardzo podobne zadania. Nie pamiętam, z czego dotyczyło, w każdym razie było takie zdanie, że się zastanawiałem, czy to jest jednak podstawa. W każdym bądź razie mi poszło dosyć dobrze, aczkolwiek trochę posiedziałem z tymi zadaniami jednak, siedziałem do końca z nimi, do końca czasu, no bo tam wszystko tak rozpisać, zobaczyć, sprawdzić dwa razy nie jest takie proste. Natomiast w klasie generalnie nie za dobrze poszła ta matura, no bo też nie wiadomo było do końca, jak to będzie wyglądało, jaka będzie treść zadań, czy będą się odwoływać do jakichś śmiesznych rzeczy, jak jakieś tam były ostatnio poruszane w mediach, natomiast pod względem treści zadań. Natomiast myślę, że mi się akurat udało w miarę trafić w te zadania. Jesteście tym pierwszym rocznikiem, który będzie przystępował do nowej formuły matury. To oczywiście wiąże się z reformą edukacji, z likwidacją gimnazjów, z wydłużeniem czasu w szkole ponadpodstawowej. I powiedz mi, jak ty to oceniasz, bo znalazłam takie komentarze na temat tej nowej formuły matury. Długo nie było wiadomo, jak będzie wyglądała, ale jak już wiadomo, to niektórzy oceniali tak, że mówili, że to jest polowanie na ucznia, brutalna weryfikacja wiedzy, a z drugiej strony inni mówili, że prosta, ale trzeba nauczyć się tego schematu. Dla ciebie, które z tych określeń bardziej pasuje?
Znaczy, no, ja bym się podpisał pod dwoma, bo z jednej strony jest to próba stworzenia przez tam rząd, czy właściwie ministerstwo, takiego no, elitaryzmu, czy właściwie przywrócenia takiego prestiżu maturze, więc to jest trochę brutalne, że jednak to trochę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o to, że była prosta, ale trzeba było trafić w schemat, to trochę też jest prawda, bo jednak no, musimy czasem wybrać na lekcji, czy uczymy się robić zadania, czy uczymy się pisać zadania, tak? Tak jak potem mają się znaleźć no, na odpowiedzi na maturze końcowej, tak jak mamy język polski, to czasem uczymy się takiej teorii, co możemy napisać, ale potem jeszcze musimy się nauczyć w jakiś sposób to napisać, żeby dobrze to uznano, tak? No bo niestety faktycznie to jest trochę brutalne, ale nikt nie spojrzy w arkusz i nie powie, o, faktycznie wiedział, tylko ktoś spojrzy w arkusz i powie, o, tutaj się coś tam ma rąbnął, tu przecinka nie postawił, tutaj coś tam i sorry, nie ma punktów za interpunkcję. Jak wyglądały przygotowania do tej matury? Bo wy jesteście takim szczególnym rocznikiem. Tak naprawdę to, co podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, do matury nie przygotowujecie się tylko w liceum, ale już wcześniej. W waszym wypadku ta edukacja dziwnymi krokami trochę postępowała, bo byliście tymi rocznikami z reformy, z pandemii, z podwójnego rocznika. Opowiedz, jak to było od 7., 8. klasy. Czy w ogóle jeszcze wtedy nie myśleliście o czymś takim jak matura? Jak to jest? Znaczy to, czego mam wrażenie ministerstwo trochę nie rozumie, to jest, że tworzy dwa egzaminy. Jeden jest 8-klasisty i decyduje mi o liceum, a drugi jest maturalny i decyduje mi praktycznie no, o przyszłej ścieżce studiów. No i to nie jest tak, że kończąc 7-8 klasy skupiam się już na maturze, tylko robię te testy, robię egzaminy 8-klasisty i to jest teraz główny cel. Nawet jeżeli mam tę maturę w perspektywie jakiejś przyszłej, no to nadal jest to zbyt odległe, żeby myśleć o tym. No i jak najlepiej napisać egzamin wtedy 8-klasisty jest bardzo ważne i być może bardzo dobre napisanie go też w jakiś sposób przygotowuje nas do matury, chociaż myślę, że różnica poziomów no, to jednak są dwie różne rzeczy i wymagań czy kompetencji. Okej, czyli podstawówka, 7-8 klasa jeszcze nie i idziesz do liceum i co? W liceum już od pierwszej klasy była mowa o tym, że jesteście tym rocznikiem, który przystąpi do tej nowej formuły matury, czy jeszcze nie? Czy coś już na początku liceum było mówione? Czy coś już było wiadomo o tej nowej formule? Pamiętasz? Zawsze na początku liceum jest taka lekcja właśnie PZO, WZO, BHP, czyli te wszystkie zasady oceniania i tak dalej. No i tam padało zawsze takie zdanie pod tytułem, że wy jako rocznik, ten królików doświadczalnych, bo tak zostaliśmy nazywani, no, będziecie pisać nową maturę. Natomiast nie wiemy, jak to będzie wyglądało, nie wiemy, z czego się będzie składało, nie wiemy, co się zmieni. W związku z tym nie wiemy, jak was do tego uczyć, więc będziemy uczyć tak jak zawsze. No i jak się dowiemy, jakie są nowe zasady, no to będziemy je wprowadzać, będziemy je w końcu całe 2 lata. W którym momencie się dowiedzieliście, jak to będzie wyglądało? No praktycznie to takie bardziej już praktyczne informacje pojawiły się już w 3. klasie, czyli po tym powrocie ze zdalnego i tej... Wtedy mieliśmy tak więcej, tak, lockdownu, mieliśmy więcej takich praktycznych informacji, no i wtedy nauczyciele stwierdzili, że już trochę więcej wiedzą, tam się podpytali, coś tam popracowali, pomyśleli sami, no i stwierdzili, że dobra, zaczynamy patrzeć, jak to zrobić, zaczynamy szukać repetytoriów, zaczynamy szukać jakichś materiałów własnych, zaczynamy zmieniać prezentacje, które mieliśmy, żebyście mogli się z czegoś wreszcie nauczyć, tak jak trzeba, no i... To już trochę z 4 lat... 1,5 roku tak. Zostało? Słyszałem takie fajne określenie, mamy teraz mundial, prawda? Zbliża się już co prawda ku końcowi, natomiast no nie zmienia się zasad w trakcie gry, tak? Jakby się piłkarze dowiedzieli na zgrupowaniu, że nagle gramy na 2 razy szerszym boisku, po 13, ale godzinę dłużej, no to myślę, że nie byliby przeszczęśliwi i musieliby drugą część zgrupowania no jednak zmienić znacznie, no i nas to trochę tak, u nas to trochę tak wygląda. Dowiedzieliśmy się, że nagle musimy to, nagle nie mamy tego, całe szczęście, ale z kolei mamy to, więc to w ogóle jakoś przeszufladkować trzeba całą szufladę i się okazuje, że powstaje z tego zupełnie inna komoda. I tu postawimy przecinek. Zachęcam do wysłuchania dalszej części rozmowy na stronach playerradio.pl i Spotify. A porozmawiamy jeszcze między innymi o maturze z języka polskiego, która przeszła największe zmiany i o tym, czy korepetycje naprawdę są potrzebne do tego, żeby tę nową maturę dobrze zdać. Zachęcam do zostania z nami. Do usłyszenia.